Patryk, dzisiaj opaska kapitańska na twoim ramieniu. Bardzo trudny mecz, trzeba przyznać, z liderem, ale spisaliście się wzorowo. Opaska, nie wiem, wszystko to było przydzielone, ale bardzo się cieszę z tego, że mogłem mieć obowiązki tej drużyny. No oczywiście trudny mecz, wiadomo, z liderem. Cieszymy się, że wygraliśmy i chyba to jest najważniejsze. Cieszymy się, że skończyliśmy tą rundę na fotelu lidera i będziemy grzać go przez zimę. Trzeba powiedzieć, że końcówka nerwowa. Wojkowice poczuły, że mogą jeszcze gdzieś ten remis urwać i chyba trochę za nerwowo zaczęliście grać w tych ostatnich minutach. No tak, po strzeleniu drugiej bramki myślę, że trochę odpuściliśmy w defensywie ogólnie rozgrywanie od tyłu i to myślę, że było spowodowane tym, że trochę Wojkowice zaatakowały nas, ale udało nam się strzelić trzecią bramkę i to jest najważniejsze. Trener cały czas powtarza, że ten rocznik 9-8 mocny i trzeba przyznać, że gdzieś stawiali was w roli faworytów, ale chyba też widzicie, że jest to ciężki kawałek chleba w walce w A-klasie. Oczywiście, że ta liga no niby A-klasa, ale jest ciężka, ale jesteśmy mocni przez trenera Uczywka, który nas przygotował, te fundamenty, to dzięki niemu wszystko to tak wygląda i oby tak dalej. Powiedz, jutro gramy ostatni mecz seniorzy w Siedlcach. Potypujesz jakiś wynik? Nie, no myślę, że chłopacy się sprężą, ostatni mecz, no tylko wygrać.